Witam w kolejnym odcinku SGSM Foreigner. Dzisiaj kolejny format międzynarodowy, znany na świecie, który niestety do Polski nie trafił. A skoro polskie telewizje ściągają tyle tego gówna z zagranicy, to równie dobrze mogłoby się wyciągnąć również ten format. Dzisiaj opowiem o teleturnieju The Rich List. Ten teleturniej powstał w roku 2006 w Stanach Zjednoczonych i od tego czasu rozszedł się do kilku krajów świata. Na czym on polega? Gra toczy się w takiej oto scenografii. Mamy dwie kabiny izolacji. W każdej z tych kabin siedzi jedna para, czyli rywalizują ze sobą dwie pary, które są w jakichś relacjach ze sobą. Członkowie tej jednej pary są w jakichś relacjach ze sobą. Gra polega na tym, aby udzielić tylu odpowiedzi, ilu się zadeklarowało. To jest taki pojedynek do dwóch zwycięstw. Czyli jest jedno pytanie, drugie pytanie i ewentualnie jest tiebreak. Pytania zadaje prowadzący na początku. Potem każda z drużyn deklaruje się, ile jest w stanie na nie udzielić prawidłowych odpowiedzi. Po wygraniu licytacji drużyna musi udzielać licytacji, układając taką oto listę. Stąd nazwa The Rich List. Jeżeli udzieli wszystkich odpowiedzi, które zadeklarowała i ułoży kompletną listę, wtedy otrzymuje punkt. Otrzymanie dwóch takich punktów wiąże się z wygraniem pojedynku i awansem do rundy bonusowej. I jeszcze otrzymaniem tytułu mistrza. Należy powiedzieć, że mistrz gra dalej. No i cóż, na przykład jest pytanie takie. To będzie, nie wiem, sądząc po nazwach krajów, uczestnicy Mistrzostw Świata w piłce nożnej w roku 2006. No na przykład drużyna zadeklarowała 15 odpowiedzi i musi podać 15 krajów, bo podanie tych 15 krajów wiąże się ze zdobyciem punktu poprzez ułożenie kompletnej listy. Jeżeli nastąpi chociaż jedna pomyłka, wtedy punkt otrzymuje drużyna przeciwna, bez niczego, bez żadnej pracy. Tiebreak polega na tym, że jest jedno pytanie i drużyny na przemian udzielają odpowiedzi. Pierwsza drużyna, która się pomyli, odpada z gry, a ich przeciwnicy zostają mistrzami i awansują do rundy bonusowej. Runda bonusowa to 15 odpowiedzi. Jest jedno pytanie, na które należy udzielić 15 odpowiedzi. Co 3 odpowiedzi drużyna wygrywa jakąś kwotę pieniędzy. Jeżeli się pomyli, zatrzymuje tą kwotę, którą już wygrała. Ale nie musi grać dalej. Po 3 odpowiedziach jest jakaś suma. Po kolejnych 3 kolejna suma, większa. Przy 9 odpowiedzi, czyli po kolejnych 3 jest kolejna suma. Przy odpowiedzi numer 12 jest kolejna suma. I główna nagroda jest po 15 odpowiedziach. Zwycięstwo głównej nagrody, zdobycia głównej nagrody powoduje, że para nie może grać już dalej. Ale oczywiście nie ma czegoś takiego, że należy grać do końca. Zwykle po każdym progu, co 3 odpowiedzi, prowadzący pyta się, czy drużyna chce grać dalej. Jeżeli nie, zatrzymuje te pieniądze, które do tej pory zdobyła. Program The Rich List rozszedł się do kilku krajów świata. Jest nadawany w Australii, we Francji, w Niemczech, w Grecji, Nowej Zelandii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych oraz w Wielkiej Brytanii, chociaż tego nie ma na liście. I to jest bardzo dobry format. Widziałem kilka odcinków, no i moim zdaniem jest godny tego, żeby przyszedł do Polski. Dziękuję Wam za uwagę. Oglądajcie, subskrybujcie, zostawcie łapki w górę. Do zobaczenia.